Witam Państwa bardzo serdecznie w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida na spotkaniu kończącym projekt Nowa Huta Architektoniczny Portret Miasta, realizowanym przez naszą instytucję. Generalnie w trakcie tego projektu, który trwał 6 miesięcy, wydaje mi się, że dość dobrze sportretowaliśmy architektoniczne dziedzictwo Nowej Huty z drugiej połowy XX wieku, którą się zajmowaliśmy w sposób szczególny. Cieszę się, że zawitaliśmy w ramach tego projektu do aż 5 dzielnic nowochódzkich. Czy świeciło słońce, czy padał deszcz, czy było bardzo zimno i na minusie. Cieszymy się, że byliście z nami, że nam towarzyszyliście i towarzyszyliście bardzo licznie. W sumie w tych wszystkich 20 wydarzeniach wzięło udział 1250 osób. Oprócz tego, że był to bardzo intensywny projekt pod kątem liczby wydarzeń, przygotowaliśmy publikację, której premiera dzisiaj, którą zaraz Państwu przekażemy. Nowa Huta to skarb miasta Krakowa, to bardzo ważny rozdział historii, ale również niesłychanie ważny rozdział kultury i architektury. Być może najważniejsza kreacja urbanistyczna XX wieku w Krakowie, jedna z najważniejszych w Polsce. Wciąż wymagająca opowiadania, znalezienia odpowiedniej narracji, interpretacji i ten projekt, sądzę, temu fantastycznie służył. Ja zupełnie przypadkowo trafiłem do Mistrzejowic, gdzie był problem zaprojektowania nowego kościoła. Parafia ogromna, bo było tutaj 60 tysięcy ludzi już wtedy i obiekt musiał być ogromny. Zrobiłem projekcik najpierw z papieru, podobny do strzałki, tak jak dzieci robią, z elewacją złożoną z trzech naw zbiegających się w punkcie centralnym. I ten projekt się spodobał ogromnie księdzu Kurzei. Powiedział tak, Pan Bóg będzie widział ten kościół lepiej z nieba, ładniej będzie wyglądał. I poza tym no, jest to nowa forma, która sprzeciwia się tym prostym blokom, wtedy socjalistycznym budynkom, które nie miały zupełnie żadnego wyrazu. Oni lecą nad tym kościołem właśnie. To jest dla nich punkt orientacyjny. Wygląda jak delta stojąca do startu w górę. I ta forma przekonała księdza Kurzeję. Gorzej było z komisją sakralną, która powiedziała, no to jest zbyt nowoczesne i chcemy mieć inny projekt. Ksiądz Józef nie dał za wygraną, powiedział, ważne jest, co powiedzą ludzie, dla których my to projektujemy. I zrobiono konkurs, to były dwie niedziele pod rząd, kiedy ludzie oglądali. 85% głosów było za tym projektem Mistrzejowickim. No, Komisja Kuralna dalej nie chciała się zgodzić. Natomiast ksiądz Kurzeja, jak był człowiekiem skromnym, tak był człowiekiem silnym i niezłomnym, poszedł do księdza kardynała Wojtyły i powiedział, księże kardynale, tutaj mamy projekt, który ludzie wybrali. Przecież to ludzie budują i to jest dla ludzi. I czy my możemy ten projekt wybrać, czy my możemy go budować? I ksiądz kardynał zatwierdził ten projekt i tak się też stało.
tej muzyce łączy nas energia, dobra energia, różny kolor muzyczny, ponieważ ja gram na instrumentach perkusyjnych bliskowschodnich, a Kamil na duduku i to jest ormiański, oczywiście Mateusz na akordeon. Na początku oczywiście jak grałem z nimi, ja myślałem, nie wiem, czy będziemy mieli kontakt ze sobą. No to i to przekonałem od pierwszej próby i to był niesamowity kontakt. Dalej gramy, podróżujemy. Mi się wydaje, jesteśmy w dobrym kierunku, a nie my stwierdzimy, tylko ludzie mówią o nas. Ja jestem Syryjczykiem, przyjechałem początek 2008. Oczywiście pochodzę z takim malutkim miastem na wschód Syrii, to się nazywa Hasake. I tam słuchamy kurdyjski, arabski, babiloński. I dzięki temu od małego już uknęłem cztery kultury naraz. I zostało we mnie i jestem zadowolony, bo to naprawdę warto być otwarty na inne kultury.